Karolina Kamińska, witam Państwa w środę 18 listopada i zapraszam na dzisiejszy serwis informacyjny. Tlenek węgla zabija, nie daj się cichemu zabójcy. W Polsce ginie około 100-200 osób rocznie w wyniku właśnie działania tego zabójczego gazu. Lisy, dziki i łosie na ulicach Ostrowca Świętokrzyskiego. No trudno powiedzieć, zwierzęcia się nie zapyta. Czad, bezbarwny, bezwonny, bez smaku, jednym słowem cichy zabójca, który każdego roku daje o sobie znać, zbierając żniwo w postaci ofiar. My możemy i powinniśmy jednak z nim walczyć, ale przy tym należy spełnić kilka bardzo ważnych warunków, jakich o tym w materiale. Każdego roku wraz z początkiem sezonu grzewczego rozpoczynają się także kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które informują, jak bardzo niebezpieczny jest tlenek węgla. Państwa Straż Pożarna prowadzi w okresie grzewczym prowadzi akcję Nie dla czadu. W tym roku prowadzimy również akcję Zgaś ryzyko. Obydwie te akcje mają tak naprawdę na celu uświadomienie, jakie ryzyko niesie ze sobą tlenek węgla. A jak powszechnie wiadomo, tlenek węgla zabija. Jest to wysoce toksyczny i silnie trujący gaz, tym bardziej niebezpieczny, bo niewyczuwalny zmysłami człowieka, bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. W Polsce ginie około 100-200 osób rocznie w wyniku właśnie działania tego zabójczego gazu. I często nie ma to związku z pożarami mieszkań, a jedynie z niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych w naszych budynkach. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przeprowadzanie kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych. Musimy mieć sprawną na pewno instalację grzewczą, wszystkie nasze urządzenia grzewcze, piece, przede wszystkim piece oraz sprawną instalację wentylacyjno-dymową. Czyli należy dokonywać właściwych przeglądów tych instalacji. I jeśli mamy przewody opalane paliwem stałym, to co 3 miesiące na razie czyści takie przewody, jeśli paliwem gazowym bądź olejem opałowym, raz na pół roku. Pamiętajmy, że do naszego budynku, domku jednorodzinnego raz w roku powinien przyjść obowiązkowo kominiarz. Ponadto w mieszkaniach należy zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń, stosować mikrowentylację okien i drzwi, nigdy nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. Przed szkodliwym tlenkiem węgla uchronić nas może także małe urządzenie, tak zwany czujnik czadu. Warto kupić taką czujkę tlenku węgla, gdyż ona o każdej porze dnia i nocy zasygnalizuje, że stężenie tego gazu jest podwyższone, a my nie możemy się obronić w nocy śpiąc. Jest to gaz, tak jak mówiłam, niewyczuwalny, bezbarwny. Ta czujka gwarantuje nam to, że zostaniemy w miarę o niebezpieczeństwie powiadomieni. Z czujnika czadu, kiedy pojawia się zagrożenie, wydobywa się głośny, akustyczny dźwięk, a wybór takich urządzeń na rynku jest szeroki. Skala tutaj urządzeń naprawdę jest bardzo duża, naprawdę od jakichś tanich, parędziesięciu złotych, nawet do paręset złotych można na pewno znaleźć takie porządne urządzenia, ale to no zawsze klient musi sam dobrać sobie według swoich potrzeb. Nowoczesny czujnik dymu oprócz włączenia głośnej syreny alarmowej wysyła także wiadomości SMS aż do 4 wybranych przez użytkownika numerów telefonów komórkowych. Wszystkie czujniki czadu są łatwe w instalacji i montażu. Ważne jednak, aby kupować te, które posiadają certyfikat. Niestety zainteresowanie takimi urządzeniami jest znikome. No i zainteresowanie to jest najbardziej chyba wtedy, jak ktoś właśnie jest, media coś właśnie w tym momencie pokażą, że coś się dzieje, że to zagrożenie i tak dalej, to wtedy klienci zaczynają szukać. Tak, dopóki jest spokój, to jest spokój z tymi urządzeniami. Nie czekajmy i nie pozwólmy na to, aby nasze bajki kończyły się jak ta z plakatu. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Uśpił ich raz bezwonny czad. Rzecz to zupełnie pewna. Budżet Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 rok to pierwszy budżet tworzony przez Jarosława Górczyńskiego. Prezydent ukierunkowuje go na rozwój gospodarczy miasta, uwzględniając rozwój przedsiębiorczości i inwestycji. Szczegółowej analizie zostanie poddany po zatwierdzeniu. To jedno z ważniejszych spotkań dla prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego i Jarosława Górczyńskiego. Przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy na terenie miasta zostali zaproszeni do Rady Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych. Od 2016 roku gmina chce wspierać firmy zajmujące się produkcją. Aby to jednak zrobić, trzeba przygotować budżet miasta. Prace trwają. W 2 tygodni powinna być sesja Rady Miasta, na której
chciałbym przedstawić swój pierwszy autorski projekt budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 rok. Poprzedni projekt był przygotowany przez mojego poprzednika, więc teraz z pełną odpowiedzialnością będę mógł powiedzieć, że ja za to biorę odpowiedzialność i to będzie mój autorski projekt budżetu na 2016 rok. Prezydent chce też zająć się podatkami. W nowym 2016 roku zamierza, jak sam mówi, zaskoczyć mieszkańców i przedsiębiorców z Ostrowca Świętokrzyskiego. Miasto jest przygotowane, jest zabezpieczone na to, żeby taką odważną decyzję co do podatków na rok przyszły przedstawić, ale z tym chcę w odpowiednim momencie dopiero wyjść. Prezydent nie chce zdradzić tego, jaki kształt będzie miał budżet miasta. Daje sobie czas na jego ostateczne przygotowanie. Budżet jest w tej chwili obrabiany i myślę, że realny kształt tego budżetu w ciągu tygodnia powinien się pojawić, bo sesja teoretycznie 27 listopada. Prezydent zapewnia, że miasto jest gotowe do pozyskiwania unijnych środków. Chce jednak, aby realizować tylko te rozwojowe, przynoszące korzyści inwestycje. Miasto jest przygotowane na absorpcję środków zewnętrznych i moją intencją jest, abyśmy tych środków zewnętrznych pozyskiwali dużo, ale na rozsądne przedsięwzięcia, bo nie zapominajmy, że nie wszystkie przedsięwzięcia są dochodowe. Obszar kultury, obszar oświaty, obszar sportu to są inwestycje i to są obszary, które generują olbrzymie koszty, ale nigdy nie będą przynosić żadnych dochodów w żadnym mieście, w żadnym kraju. W związku z powyższym to też musimy wyważyć. Jedno jest już niemal pewne. Prezydent będzie chciał, aby jego pierwszy budżet zapewnił miastu możliwość rozwoju. Będzie to więc prawdopodobnie budżet proinwestycyjny. Był budżet przede wszystkim rozwoju, budżet, który będzie odpowiadał na oczekiwania większości naszego społeczeństwa. Nie da się zadowolić wszystkich, mam tego świadomość. Nie da się wszystkim grupom zrobić wszystkiego w krótkim czasie, chociaż takie oczekiwania są. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest realizm. Społeczeństwo bardzo mocno podchodzi realnie do tych tematów. Ludzi nie da się już dzisiaj omamić obietnicami, że wszystko wam zrobimy, wszystko wam kupimy, a później się okazuje, że nic z tego nie ma, bo nie ma skąd wziąć kredytu. Tak jak w gospodarstwach domowych, na tyle nas stać, ile możemy zgromadzić środków, ile możemy pozyskać. Przygotowywany budżet to pełna możliwość spełnienia wyborczych obietnic. Prezydent w ten sposób wskaże kierunki rozwoju miasta. W starostwie powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Bałtowie, Kunowie oraz Waśniowie od 1 stycznia 2016 roku będą działać punkty, gdzie bezpłatną pomoc prawną udzielać będzie radca prawny lub adwokat. Z początkiem 2016 roku na terenie powiatu ostrowieckiego działać będzie 5 punktów, gdzie bezpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny lub adwokat. Zawarliśmy już porozumienia z 3 gminami, z gminą Bałtów, z gminą Waśniów i z gminą Kunów. Natomiast i tam będą te punkty pomocy prawnej, natomiast 2 punkty będą w siedzibie starostwa powiatowego w Ostrowcu. My zgłosiliśmy się do wszystkich gmin o to, żeby były w tych gminach punkty pomocy prawnej, jednak tylko te 3 gminy odpowiedziały pozytywnie na nasze zapytanie i z tymi gminami zostało podpisane porozumienie. Powstanie takich punktów to efekt uchwalenia w sierpniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Miejsca, w których pomoc prawna będzie udzielana, muszą spełniać odpowiednie wymogi. Będą to punkty, takie profesjonalne punkty porad prawnych i musi to być siedziba dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Muszą być środki komunikacji, internet, dostęp do źródeł prawnych, więc to wszystko zostanie w tych punktach zapewnione. Myślę, że dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu będą mogli zwracać się do radców prawnych, do prawników ze swoimi problemami. Każdy z punktów będzie działał przez 5 dni w tygodniu, każdego dnia po 4 godziny. 2 punkty porad prawnych są radcy prawni i prawnicy są desygnowani przez Radę Adwokacką, natomiast w 3 są to stowarzyszenia. Stowarzyszenie, które prowadzić będzie punkty prawne na terenie gmin Bałtów, Kunów oraz Waśniów, wyłonione zostanie w drodze konkursu.
Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla zwierząt, także tych dzikich, które w poszukiwaniu pożywienia wyruszają na wycieczki do miast. Nie inaczej jest w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie w centralnych ulicach spotkać można nie tylko dziki czy lisy, ale także łosie. Lis, dzik, sarna czy łoś. Takich gości można spotkać nie tylko w lasach czy bajkach, ale także w mieście, również w Ostrowcu. One wychodzą ze swoich jakby naturalnych miejsc bytowania, siedlisk leśnych czy polnych, no i przemieszczają się w kierunku już tych miejsc, w których mieszkają ludzie. Jak mówią nam w ostrowieckim nadleśnictwie, główną rolę odgrywa tu oswojenie zwierzyny, która od lat nie jest odstraszana i odstrzeliwana, zwłaszcza na przykład łoś, który jest gatunkiem objętym ochroną. To sprawia, że takie zwierzęta nie boją się ludzi. Od kilkunastu lat zarówno ustawy o ochronie przyrody, jak i taka ogólna wiedza i empatia do zwierząt nie pozwalają tych zwierząt przeganiać. Drugą przyczyną jest z pewnością dostęp do pożywienia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zwierzęta w lasach cierpią na jego brak. Te zwierzęta tutaj no, po prostu szukają łatwego pożywienia, dlatego że no, wiadomo, obszary miejskie to są bogate w odpady różnego rodzaju żywności wyrzucane do śmietników, do altan śmietnikowych. One czując to, że tutaj są bezpieczne, mając poza tym doskonały żer, jeśli chodzi o lisy, dziki, które wchodzą nie tylko w Ostrowcu, ale w wielu miastach wchodzą pod śmietniki i wybierają resztki jedzenia, które tam są, po prostu wiedzą, że ludzie nic im nie zrobią. Wydawać by się mogło, że takie przypadki zdarzają się na obszarach położonych na skraju miasta. Nic bardziej mylnego. Dziki czy lisy spotkać możemy w centrum Ostrowca. Mieliśmy tutaj przykład takiego dzika wędrującego sobie pod urzędem miasta, czy lisa poruszającego się po ulicy Górzystej i ulicy Kościelnej. Także no nie ma na to reguły. Po prostu zwierzęta te wchodzą już w głąb miasta i możemy ich spotkać również w obrębie dużych osiedli mieszkaniowych. Dzikie zwierzęta teoretycznie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla człowieka, ale mogą być nosicielami chorób takich jak wścieklizna. Niestety no czasem może przenosić wściekliznę, może wtedy zaatakować, szczególnie dziecko, albo poprzez bytność w śmietnikach i tak dalej może zainfekować i potem poprzez myszy, szczury czy jakieś zwierzęta domowe, które też odwiedzają te miejsca wyrzucania śmieci, te śmietniki, może przenosić się wścieklizna. W sytuacji spotkania z dzikim zwierzęciem w mieście należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby, czyli policję lub straż miejską. One podlegają albo wyłapaniu, jeżeli powiedzmy samodzielnie nie chcą opuścić teren przestrzeni miejskiej, no bądź tutaj poprzez odpowiednie ich wyprowadzanie z miasta, no staramy się, żeby opuściły przestrzeń miejską. W nadleśnictwie z kolei uważają, że dzikie zwierzęta znajdujące się w mieście należałoby traktować tak jak te bezdomne i każde z nich powinno zostać przebadane przez powiatowego weterynarza. Te zwierzęta w mieście powinny być bezwzględnie przez lekarza ocenione, czy nadają się do złapania i wywiezienia. Można usypiać, można siatkami jakimiś próbować. W tym roku Ostrowiecka Straż Miejska otrzymała już około 300 interwencji związanych z różnego rodzaju zwierzętami. Około 1/3 z nich dotyczyła zwierzyny dzikiej. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru, a serwis informacyjny jutro o 17:30 zapraszam w imieniu Michała Mędaka.